Nie spiesz się z wyciąganiem wniosków. W ostatnim odcinku powiedziałem parę słów skierowanych głównie do typów NT, czyli typów analitycznych, analityków, na temat sposobu komunikacji, komunikowania się skutecznego, głównie z typami SF, czyli nie mamy tutaj jakiejś tam określonej nazwy, mamy tutaj po prostu SI od strażników, SP odkrywców. I w środku mamy literki SF, czyli odpowiadające za przyziemność i za świat wartości, relacji. No i właśnie, i tam powiedziałem parę słów na temat tego, co NT mogą zmienić w komunikacji, żeby lepiej trafiać, a nie tylko w taki celowy sposób, a nie tylko przypadkiem. Jeżeli gdzieś tam po prostu od przypadku do przypadku im się tylko uda, tylko pokazałem jakby sposoby na to, w jaki sposób zrobić to świadomie i skutecznie. Natomiast w tym odcinku będę kierował komunikat bardziej do typów SF, czyli w drugą stronę. Jak lepiej trafić do NT i poczynię nawet taką hipotezę, jak lepiej w taki systemowy sposób rozumieć świat. Odnośnie systemowego i takiego indywidualnego podejścia do rzeczywistości, do świata, na pewno też zrobimy odcinki z Sophie, bo zarówno jedno, jak i drugie podejście do postrzegania rzeczywistości jest reprezentowane w MBTI i zarówno jedno, jak i drugie podejście ma swoje zalety i ma swoje wady. Natomiast szczególnie typy SJ lubią mieć jakiś system porządkujący im całą rzeczywistość. Niektórzy nazywają go gdzieś tam, że są to jakieś tam stereotypy, na bazie których oceniają. Natomiast tego typu stereotypy mają swoje duże zalety i duże wady. Ale mówię, o tym powiemy sobie w innym odcinku. Natomiast co chciałbym poruszyć w tym, to jest niewyciąganie zbyt szybko wniosków. Otóż zauważyłem pewną tendencję u typów SF i jakby jest to też tendencja potwierdzana przez teorię, która jest w MBTI, przez funkcje, przez wiele różnych gdzieś tam systemów porządkujących tego typu typy osobowości, że szczególnie typy SF swoje postrzeganie rzeczywistości czy tego, jak ona wygląda, mogą bazować na pojedynczych przypadkach. To znaczy, jeżeli jest sobie typ SF i z kimś porozmawiał i ta osoba dała mu jakąś informację na temat tego, w jaki sposób pewne sprawy urzędowe należy rozwiązać, to bardzo często ta osoba, szczególnie typy SF, bardzo mocno zakotwiczy w myśleniu o tym, że faktycznie w taki sposób to przebiega i tak to wygląda i tak, tak trzeba to rozwiązać. Drugi przykład. Jeżeli na przykład, załóżmy, ktoś tam choruje, zachorował i na przykład przeżył albo umarł i tak dalej, to na podstawie tych pojedynczych przypadków, jeden raz czy drugi, że w moim otoczeniu taka osoba miała tą chorobę i umarła, a na przykład i druga osoba też umarła, to typy SF niestety mają częstszą tendencję do wyciągania wniosku, że na przykład ta choroba to już w ogóle, jeżeli się tą chorobę ma, to ona już jest śmiertelna na pewno, bo te dwa przypadki to pokazały. I szczególnie tego typu komunikacja może być drażniąca, może być drażniąca w zasadzie dla każdego typu i spokojnie wyobrażam sobie IST, INF, które też bardzo się na tego typu komunikacje denerwują, szczególnie ST, ale właśnie najszczególniej widzę tu typy NT, które mogą dostać białej gorączki albo gęsiej skórki słysząc po prostu tego typu komunikat i wyciąganie wniosków dosyć szybkie. Bym powiedział za szybkie.
na podstawie jakichś pojedynczych przypadków. Czyli mamy, powiedzmy, jakąś sytuację, wydarzyły się dwa przypadki i ktoś już buduje cały system na podstawie tych dwóch przypadków. I tego typu przypadki uznaje za argumentację dla swoich wniosków. Czyli mamy na przykład argument, że ktoś, powiedzmy, na przykład służba zdrowia jest zła albo dobra, bo zdarzyły się jakieś konkretne przypadki, że w tym wypadku zdarzyło się coś złego, albo w tym wypadku zdarzyło się coś bardzo dobrego. Wszystkie placówki we wszystkich miastach na podstawie tego pojedynczego przypadku dokonujemy jakiegoś tam ustalenia wzorców i stereotypizowania. I rozumiem ten mechanizm i czemu on działa, bo on ma uchronić, jakby szybko wyciągnąć wnioski, tak? Człowiek bardzo często musi wyciągać szybko wnioski i bardzo często jest to związane właśnie z tymi wysokimi funkcjami S, które jeżeli mamy te funkcje S bardzo wysoko, czyli są to te typy, które mają na początku S, to one mają większą tendencję do tego, żeby wyciągać wnioski z rzeczywistości, pochłaniać jakby z rzeczywistości, a nie z jakichś takich, powiedzmy, nie wiem, zewnętrznych źródeł, czy jakichś, powiedzmy, opracowań, bo po prostu żyją, doświadczają tego życia, powiedzmy, trochę bardziej. A szczególnie, jeżeli to są typy SF, to te relacje i te osoby, którym ufają szczególnie, mogą bardzo wpłynąć na postrzeganie tej rzeczywistości, którą mają. Natomiast, no weźmy tu tak stereotypowo, że załóżmy, jest sobie, załóżmy, taki rodzic SF, który mówi, że to się, nie wiem, jak się robi na przykład taką kwestię urzędową, no i przychodzi, załóżmy, dziecko NT, które tam, nie wiem, w 10 sekund potrafi wygooglować w internecie, jak to rozwiązać. Ale jaką przewagę w tym wypadku może mieć typ SF, tak żeby już znowu wrócić i obronić typ SF? W tym internecie może być określona ogólna zasada, ogólnie jak działa ten system. Natomiast ten SF może mieć jakieś takie relacyjne dojścia do osób, które pomogą i usprawnią rozwiązanie tego problemu, tak żeby nie musieć iść tą po prostu sztandarową, sztampową drogą, ale gdzieś dzięki tym relacjom rozwiązać ten problem szybciej. Ale wracając do tego wyciągania wniosków, żeby się też tu za bardzo nie zapętlić w tych wszystkich myślach. SF, pamiętajcie, że jeżeli rozmawiacie z typem NT, to pojedynczy przypadek, nawet bardzo emocjonalny, nawet bardzo dla was ważny, nawet dotyczący konkretnie tej osoby, z którą rozmawiacie, matki, żony, kogokolwiek, niekoniecznie zadziała. Ponieważ to nie jest sposób, w jaki NT porządkują sobie wiedzę. Oczywiście w jakim stopniu tak, w jakim stopniu jak najbardziej też, bo wszyscy mają wszystko, wszyscy zbierają dane z jakby, oprócz jakichś takich jednostek bardzo zepsutych, to każdy zbiera dane ze wszystkich źródeł dostępnych, ale powiedzenie tego w ten sposób, że na przykład ta konkretna osoba, nie wiem, twoja matka na przykład zrobiła w ten sposób, albo twoja żona miała właśnie dokładnie ten problem, no, I tak się rozwiązał, czyli taka jest zasada, no nie zadziała. Po prostu typy NT zignorują tego typu komunikat. Wręcz mogą się zdenerwować, że ktoś chce stosować na nich szantaż emocjonalny, a pojedynczy przypadek naprawdę, no tak jak mówię, no nic nie znaczy. Może być po prostu wyjątkiem. Więc w jaki sposób trafiać do typów NT? Na pewno jakimiś dobrymi opracowaniami, badaniami, na pewno dobrze opracowanymi statystykami, czymś, co jest powtarzalne, co można faktycznie gdzieś tam udowodnić na dużych grupach, na dużych bazach, i też na pewno można przekonać NT po prostu logicznie prowadząc komunikat, tak? Czyli mamy jakiś tam komunikat, komunikację, którą prowadzimy i dajemy, załóżmy, argument. Okej, jeżeli to jest takie i takie, to oznacza to, że to jest takie i takie, a to oznacza, że to jest takie i takie, a więc
Te trzy rzeczy oznaczają, że takie jest rozwiązanie. Przykład. Weźmy sobie rozgrywkę szachową. I mamy trzech zawodników. Mamy Mikołaja, mamy Jacka i mamy Maćka. I teraz załóżmy, że rozegrali oni między sobą partię szachów. I Mikołaj wygrał sobie z Maćkiem i Jacek też wygrał z Maćkiem. Natomiast w rozgrywce Mikołaja i Jacka wygrał Jacek. I teraz jakie wnioski możemy wyciągnąć na tej podstawie? Możemy na przykład wyciągnąć wniosek, że na przykład Mikołaj jest w stanie wygrać z Maćkiem i tak samo Jacek jest w stanie wygrać z Maćkiem. Natomiast czy Maciek jest gorszym zawodnikiem? Nie możemy wyciągnąć takiego wniosku, bo po pierwsze zagrali tylko raz, więc mogła to być po prostu jakaś jednostkowa sytuacja, mogło być gorsze samopoczucie. Nie mamy po prostu danych, nie mamy wiedzy o tym, jaki formule w ogóle zostało to zagrane. Czy to był jakiś blitz, rapid, czy szybkie szachy, wolne szachy, jakiekolwiek szachy. Więc takich wniosków nie możemy wyciągać, bo są to wnioski już wyciągnięte za szybko. Natomiast jaki wniosek możemy wyciągnąć? Że prawdopodobnie Jacek może być lepszy, raczej i nie jest najgorszy. Być może, ale też nie wiemy od tego, bo to jest tylko pojedynczy przypadek, ale możemy domniemywać w jakimś tam stopniu. Natomiast wyciąganie wniosku już na zasadzie takiej, że Jacek jest na pewno najlepszy, Mikołaj jest gorszy, a Maciek jest na pewno z nich najgorszy, no to jest to, co drażni typy NT. Z takich pojedynczych przypadków wyciągać już długoterminowe wnioski. Bo naprawdę ta sytuacja mogła być wyjątkowa. Tam mógł być zagrany jakiś taki bardzo wyjątkowy gambit. Ktoś w ogóle też mógł tego nie do końca potraktować tego typu rozgrywkę poważnie. Więc no tak jak mówię, SF-y, jeżeli nie macie pewności, czy nie ma jakiejś takiej statystycznego prawdopodobieństwa bardzo wysokiego, że coś się wydarzy, no to lepiej przynajmniej nie mówić od razu takich szybkich wniosków do NT, ponieważ może to te typy po prostu drażnić ze względu na to, że one wiedzą, że trzeba zakładać ten margines błędu i że tego typu wniosek może być nieprawdziwy. Ale weźmy sobie powiedzmy wniosek w drugą stronę, taki, który mógłby przekonać typy NT bardziej. Załóżmy, Jacek jest sklasyfikowany w pierwszej kategorii szachowej męskiej, a na przykład Mikołaj i Maciek są w czwartej. To jeżeli ktoś wie, jak zna tak dalej dane i statystyki dotyczące meczów pomiędzy pierwszą a czwartą kategorią, to wie, że zawodnicy z pierwszej kategorii wygrywają powiedzmy na 1000 przypadków, załóżmy w 999 przypadkach. I wtedy dla NT jest to jakby przekonujący argument, że Jacek będzie najlepszy. Nawet, uwaga, nawet nie musieliby ze sobą grać. I będzie to bardzo przekonujący argument dla NT, ponieważ jakby systemowo zostało tu udowodnione, że gracze z pierwszej kategorii co do zasady, jeżeli nie są pijani, jeżeli nie wiem, nie grają jakoś tam całkiem zamroczeni, to wygrają. Bardzo możliwe, że nawet nie patrząc na szachownicę, tego typu gracz by wygrał rozgrywkę, także tak to wygląda. Oczywiście typy NT też w obrębie swojej grupy różnią się wyciąganiem wniosków, które wnioski albo jaki sposób analizy danych czy rzeczywistości, logiki trafia do nich bardziej albo mniej, ale o tym na pewno powiemy sobie jeszcze w innym odcinku, a póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę i żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że obficie
skomentujecie ten podcast. Może nie aż tak bardzo mocno jak podcast, a właściwie odcinek o INTP, ale liczę na Was. Także dzięki bardzo i na razie.